Bardzo przepraszam za tyle czekania, ale jak się obejrzy taki beznadziejny, naciągany, na siłę robiony i w ogóle do dupy w porównaniu do poprzednich części film, jakim jest Jak wytresować Smoga 3, to aż ma człowiek niedosyt, jak ja pierdzielę i trzeba obejrzeć wszystkich 6 sezonów na końcu świata. Dobra, o czym to ja? A. Próby zjednoczenia Polski. Jak już wiemy, w XIII wieku Polska znajdowała się w ciemnej dupie, a jeszcze głębiej w niej, znalazła się po roku 1241, czyli po przegranej przez nas batalii pod Legnicą z Mongołami. Sami Mongołowie jakoś od razu zaborów nam nie przynieśli, za to po śmierci pod Legnicą księcia śląskiego Henryka Pobożnego, któremu Bóg synów nie żałował, ci synowie zaczęli się bić znowu jeden z drugim o Śląsk, aż w końcu doszli do niespodziewanego wniosku, żeby podzielić dzielnicę ojca pomiędzy siebie. Ogólnie nic niespodziewanego to nie było, bo w tym czasie jedynym władcą, który miał jakiekolwiek aspiracje do osiągnięcia władzy ponadregionalnej, był gość, który sprowadził do nas Krzyżaków i spieprzył nam całą późniejszą historię, Konrad Mazowiecki. Opanował poza swoim Mazowszem Małopolskę, ale ciul, bogomocne władztwo za chwilę stamtąd wywaliło. Potem na tronie krakowskim osadzili Bolka Wstydliwego, ale nic się wtedy nie działo. Apogeum rozbicia dzielnicowego miało miejsce w drugiej połowie XIII wieku po śmierci Konrada Mazowieckiego. Wtedy Mazowsze podzielono pomiędzy jego trzech synów, w Wielkopolsce bili się synowie Władka Odonica, a na samym Śląsku były cztery dzielnice, które pokojowych stosunków to ze sobą nie miały. W 1285 mieliśmy już 19 niezależnych księstw, w tym aż 11 na Śląsku. W tym czasie wśród władców księstw były dwie idee. Partykularyzm, czyli zostawiamy tak jak jest, nic nie zmieniamy, bo jest wpyte, i chęć zjednoczenia Polski, czyli jak sama nazwa wskazuje, chęć zjednoczenia Polski. Zastanówmy się teraz, co by było lepsze. Tak jak było, czyli jest wpyte, nic nie zmieniamy, to były walczące ze sobą księstwa, jak się nie lubiłeś z sąsiadem, to cyk, nakładamy cło, a to się nie za bardzo podobało kupcom i handlarzom, i rzemieślnikom, i tobie też nie powinno, bo czerpiesz z tego zyski, tak tylko mówię. Władcy ściągali też niemieckich osadników na swoje ziemie, ale ta ziemia mogła zaraz należeć do sąsiada i on już tych osadników nie chciał, więc osadnictwo owszem, rozwijało się, ale w podobnym tempie co Konfederacja zbiera poparcie. Zawsze też mogłeś zostać przez sąsiada zaatakowanym i takie wewnętrzne konflikty trwały dosłownie cały czas. Wykorzystywali to Tatarzy i ludy bałtyckie, co chwilę nas najeżdżając, więc nie wiem jak wy, ale ja to bym chyba jednak wolał zjednoczenie. I niektórzy też odczuli taką potrzebę. Szkoda tylko, że oto zjednoczenie też kilku książąt rywalizowało i taki prosty proces to nie był. Wincenty Kadłubek w swojej kronice zachęcał do odnowienia jednego królestwa, a przy tym nawymyślał trochę bajek, jak na przykład najazd Aleksandra Macedońskiego na Śląsk i jego porażkę z Polakami. Znana była legenda mówiąca o zrośnięciu się ciała świętego Stanisława Biskupa, tego zamordowanego przez Bolesława Śmiałego w 1079. W połowie XIII wieku został kanonizowany, w sensie biskup Stanisław, a nie Bolesław Śmiały, więc zrobiła się taka, nazwijmy to, akcja propagandowa, że jak się cudownie zrosło ciało świętego, to i Polska się zrośnie. Walki o tron krakowski, który dawał niesamowitą przewagę w walce o zjednoczenie Polski, zaczynamy w 1279, kiedy zmarł ostatni piast z linii małopolskiej, Bolesław Wstydliwy. Nie miał syna, ale zdążył usynowić sobie Leszka Czarnego. Chłop po przejęciu Krakowa nie miał łatwo, bo wtedy doszło do buntu rycerstwa oraz najazdów Jakświngów i Litwinów, ale rządził silną ręką i jakoś to przetrzymał. Ale juch, bo w 1288 on też umarł bezpotomnie i wtedy starły się ze sobą zbrojna koalicja krewnych Leszka Czarnego z mającym spore poparcie księciem wrocławskim Henrykiem Prawym, albo jak ktoś woli po szlachecku, Probusem. Początkowo wygrywali ci pierwsi, nawet chwilowo. Kraków i Sandomierz zajął przyrodni brat Leszka, Władysław Łokietek. Ostatecznie jednak zwyciężyli zwolennicy wrocławianina i Łokietek musiał czym prędzej spadać z Krakowa. Jednak nie zgadniecie, co się wtedy stało? Henryk Probus umarł. A kto umarł, ten nie żyje i w swoim testamencie na tron krakowski wyznaczył Przemysła II, natomiast Wrocław zapisał Henrykowi III Głogowskiemu. Jednak ci możnowładcy to ja nie wiem, żadnej świętości nie uszanują. Napisał Henryk testament? Napisał, ale gówno mnie to obchodzi, dawać mnie tutaj już zaraz na tron. Zamęt wykorzystali Czesi, a dokładniej znany z poprzedniego odcinka serii Wacław II, który mimo niesprzyjającego mu prawa opanował w 1291 Kraków i uciszył Przemysła II. Tak wiem, ciężko to wszystko zrozumieć. Żeby się możnym przypodobać, to Cyk jeszcze podpisał ustawę o jakimś tam przywileju dla nich i wywalone jajca, na koniec pokonał Władka Łokietka, który mając w posiadaniu ziemię sieradzką i brzeską, złożył mu hołd lenny. Na swoim w tym czasie postawił rządzący już całą Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim Przemysł II. Nie miał co prawda Krakowa, ale po co komu Kraków, jak się ma Poznań, Gniezno i Gdańsk. I jeszcze poparcie arcybiskupa Jakuba Świnki, który u papieża wycyganił zgodę na koronację i w 1295 Przemysł II koronował się na pierwszego od 219 lat króla Polski. Panował na razie w Wielkopolsce i Pomorzu Gdańskim.
Chcielibyśmy tutaj jakiejś podniosłej ekspansji polskiego króla, ale nie, juch, bo w kolejnym roku, 8 lutego 1296 w Rogoźnie, król z dworem odsypiali wczorajszego kaca, a tu nagle się wdarli Brandenburczycy, którzy dokonali udanego zamachu na śpiącego króla. Najprawdopodobniej byli to Brandenburczycy, ponieważ to im najbardziej zagrażał sojusz wielkopolski z Pomorzem Gdańskim i ich połączenie. I juch, bo królestwo złożone z dwóch dzielnic trwało niecały rok. Do walki o sukcesję stanęli młody jeszcze, ale ambitny Władysław Łokietek oraz Henryk Głogowski. Łokietek opanował Wielkopolskę, ale z rządzeniem radził sobie mniej więcej jak Lewandowski na szpicy w reprezentacji, a to wykorzystał Wacław II, który przepędził z Wielkopolski Łokietka, uwalniając ten region od nieudolnych rządów ciemnej masy, a przynajmniej tak to wyglądało w oczach tamtejszych możnowładców. Wtedy już pod panowaniem czeskim była większość Polski. No więc Czesi panowali na całym Śląsku, oprócz księstwa świdnicko-jaworskiego, w stołecznej Małopolsce, zdobytej zbrojnie Wielkopolsce i Pomorzu Gdańskim, czyli uwaga, ciekawostka, mieli dostęp do morza. Zwierzchności Wacława II nie uznawali jedynie książęta mazowieccy. Już w 1300 Wacław II, nie czekając nawet na zgodę papieża, koronował się na króla Polski, a koronę na łeb włożył mu ten sławny biskup Jakub Świnka. I pewnie spodziewacie się tyranii, ale nie, nic z tych rzeczy, bo przeprowadził dosyć przydatne reformy. On wprowadził w Polsce urząd starosty, który przejął się bardzo dobrze i na długo. Był to czas pokoju i było nawet w kraju okej, ale Wacek cały czas musiał uważać na niegrzeszącego posturą księcia piastowskiego, który z wiernymi sobie ludźmi ukrywał się pośród skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej, aby wykorzystać dogodny moment. W 1304 Łokietek uzyskał wsparcie militarne od Węgrów i opanował ziemię wiślicką i sandomierską. W następnym roku umarł Wacław II, a jeszcze w następnym jego młody syn Wacław III i to był koniec dynastii Przemyślidów. Bajojajo.